Dzień dobry, witam Was. Ja jestem Justyna Dermatowsińska, jestem certyfikowaną trenerką porozumienia bez przemocy. Ja nazywam się Magda Kulińska, jestem trenerem empatycznej komunikacji i certyfikowaną trenerką mindfulness. Zapraszamy Was do tego, żeby się przyjrzeć razem z nami swojej roli jako nauczyciela i tego, jak realizujecie tą rolę, wpływacie na to, co się dzieje w klasie. Mhm. Czyli zapraszamy Was do takiej chwili uważnego przyjrzenia się tym, co się z Wami dzieje, kiedy wchodzicie w rolę nauczyciela. Jakie towarzyszą Wam uczucia, jakie wartości towarzyszą Wam w wykonywaniu tej pracy, co jest Waszym celem tak naprawdę. W jaki sposób rozdzielacie pewne obszary Waszej pracy. I jak w tych obszarach realizujecie te wartości, które są dla Was ważne. Zachęcamy Was do tego, żebyście się przyjrzeli temu, jak budujecie relacje z uczniami, jak zarządzacie procesem uczenia się. Czy jest to bardziej styl autokratyczny, taki oparty na zarządzaniu, egzekwowaniu, takiej władzy nad uczniami, nieznoszącym sprzeciwu i stosującego kary i nagrody? Czy jest to bardziej taki styl liberalny, gdzie uczniowie mają bardzo dużo do powiedzenia i współtworzą na równi z nauczycielem szkolną rzeczywistość? Czy być może jest to coś pomiędzy i wybieracie włączać uczniów w różne obszary szkolnej rzeczywistości, tej lekcyjnej rzeczywistości, jednocześnie jakby pozostając też na takim kursie przewodnika, lidera klasy, który bierze pod uwagę swoich uczniów i jednocześnie nadaje kierunek. I też jakby, co jest z drugiej strony tej Waszej roli? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Bo przecież nauczyciel to też jest żywy człowiek, który wkłada w swoją pracę mnóstwo sił i zaangażowania i w jakiś sposób dysponuje pewnymi zasobami, pewną określoną ilością energii na co dzień. Mm-hmm. Co się z tym dzieje? Jak zarządzacie właśnie tą energią Waszej pracy? Czy tu już wspomniałaś wcześniej o takim rozróżnieniu na to, na co nauczyciel ma wpływ, bo to ma wpływ na tą taką poznawczą stronę swojej pracy, na ten cały taki obszar związany z uczeniem, z uczeniem się też. I drugi taki obszar, który jest związany z budowaniem relacji, z wpływaniem na uczniów swoją osobą, też jako model, jako obiekt do naśladowania, bo uczniowie przecież spędzają z nauczycielami dużą część swojego czasu, no w ogóle w szkole spędzają dużą część swojego czasu i z nauczycielami jako osobami, które mogą ich nauczyć nie tylko matematyki, polskiego, geografii czy historii, ale też tego, jak się odnosić do drugiego człowieka, jak z tym drugim człowiekiem wchodzić w dyskusję, jak rozwiązywać konflikty, jak się dogadywać tak, żeby jedna i druga strona miała takie poczucie, że jest ważna. To zapraszamy do zadania sobie takiego pytania, jak ja chcę realizować właśnie te wartości w pracy nauczyciela. Czy chcę współtworzyć klasę, organizację, taką, która bierze wszystkich członków tej organizacji, tej klasy pod uwagę? I gdzie są te obszary, w których ja mogłabym zacząć to robić? Tak. Czasami się wydaje, że to jest taka duża zmiana i cały system musiałby się zmienić, żebym ja mogła realizować te moje wartości w swojej klasie. Jednocześnie czasami tą metodą małych kroków możemy zacząć już na przykład inaczej komunikować się z uczniami. Tak, to jest coś, na co mamy wpływ.
Dokładnie tak. Albo po prostu pierwszym krokiem może być właśnie taka chwila refleksji nad sobą, tak? Z czym ja wchodzę do klasy? Takie zdanie sobie sprawy z tego, jakie mam emocje, jak się dzisiaj czuję, tak? Jak sobie z tym dzisiaj chcę poradzić, bo przecież to nie jest tylko, nie wiem, pierwsza godzina, ale mamy przed sobą cały dzień. Więc na ile ja też właśnie chcę wnosić taki kawałek, jakiś mój osobisty, do relacji z dziećmi, na ile ja chcę się pokazać z tym, że na przykład coś się trudnego wydarzyło i dzisiaj jestem trochę smutna i potrzebuję chwili właśnie takiego jakiegoś wyciszenia, bo będzie mi trudno jakby przejść później do tematu lekcji, do jakiegoś zadania, które mamy wspólnie do zrobienia. I to też, myślę, warto sobie zdać sprawę i pewnie wiele z nas zdaje sobie sprawę, że to, co się dzieje w moim prywatnym życiu, ma wpływ na to, jak ja jestem w relacji z uczniami. No i jednocześnie środowisko szkolne samo w sobie jest pełne takich wyzwań i takich stresujących momentów, jakby dokładających do tego plecaka, który niosę przez cały dzień, takich różnych emocjonalnych trudności. Tak, zdecydowanie. Szkoła jest takim środowiskiem, gdzie jest bardzo dużo bodźców. Często klasy są przepełnione, na przerwach panuje hałas, zdarzają się różnego rodzaju konflikty, jakaś taka atmosfera ciągłego ruchu i niepokoju. Wydaje mi się, że wielu z Was może być po prostu znana. I jak właśnie w takim miejscu, w takiej atmosferze znaleźć jakąś jasność ze sobą, jakby zakotwiczyć się w sobie z tym, jak ja się mam, czego ja potrzebuję w tej chwili i w jaki sposób jakby te moje potrzeby, które gdzieś tam się zmieniają w przeciągu całego dnia, mogę zaspokajać. Czyli taki świadomy nauczyciel, który wie, co się dzieje i jak sobie radzi ze swoim własnym stresem, może być wsparciem też dla uczniów. Bo potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego też, jak że jedni na drugich na siebie wpływamy, prawda? Tak. I nauczyciel tym, co mówi i w jaki sposób się komunikuje z uczniami i czy tworzy taką atmosferę tego, że każdy w klasie jest ważny, wpływa na to, jak mózgi dzieci reagują na takie sytuacje, że to też są sytuacje, mogą być to sytuacje stresujące, to jak ja się odzywam do dzieci, to może być stresujące, ale mogę też to robić w taki sposób, żeby to było bardziej kojące dla mózgu, prawda? Tak, zdecydowanie. Jakby też na ile ja uwzględniam siebie w tej sytuacji i moje przeżywanie, czy ja w ogóle je zauważam, czy ja je gdzieś odpycham i tłumię albo wypieram, że to się w ogóle nie dzieje, tak? Że coś mnie poruszyło, czy coś mnie zdenerwowało. Na ile ja wnoszę i informuję, nie wiem, dziecko w klasie, że akurat jego zachowanie jest dla mnie w jakiś sposób trudne i nie chciałabym, żeby w taki sposób się odnosił na przykład do kolegi. Tak? Na ile ja to wnoszę, nazywam i też modeluję tym samym jakby pewien sposób postrzegania dzieci, różnych zachowań. Pewien sposób postrzegania i też pewien sposób komunikacji, który jakby sprawia, że te wartości, które są dla nas ważne, zbliżamy się ku tym wartościom i też możemy mieć wpływ na to, czy raz, że już, tak jak wspomniałyśmy, że modelujemy też swoją postawą dzieciom, ale też możemy mieć swój udział w tym, czy dzieci są bardziej zestresowane, czy bardziej są rozluźnione, poprzez samo to, co komunikujemy, bo są pewnego rodzaju komunikaty, takie jak straszenie, jak ośmieszanie, jak przerzucanie odpowiedzialności, winy, wpędzanie w poczucie winy i wstydu, które są dla mózgu po prostu dodatkowymi stresorami. I jeśli naszym celem jest, żeby tak współtworzyć z dziećmi rzeczywistość, żeby wspierać je w takim harmonijnym, pełnym rozwoju i nie przyczyniać się do zwiększenia jeszcze ilości stresu, którego się na co dzień doświadcza, to warto, żeby stosować też w komunikatach, w tym, co dzieci słyszą, takie
takie komunikaty, które będą na ten mózg wpływały kojąco, bo i tak mózg dzieci i tak jest już zestresowany samym byciem w szkole, bo po prostu no, są chcąc, nie chcąc, jest tam pełno takich stresorów, które się odnoszą po prostu do układu nerwowego dzieci, mają na nich wpływ. Oczywiście, to wszystko, tak jak mówisz, to odnosi się do pewnej takiej świadomości siebie i swojego przeżywania. Bo to w jaki sposób mówimy i co mówimy bezpośrednio wynika z tego, w jaki sposób widzimy daną sytuację. A na to, w jaki sposób widzimy daną sytuację, ma wpływ poziom naszego napięcia i emocje, które towarzyszą temu napięciu. Czyli to, co mówię, jest takim odzwierciedleniem tego, co się we mnie dzieje, więc to też może być takim pierwszym sygnałem do zatrzymania się i zastanowienia się, okej, co ja mówię, czy to, czego to jest w ogóle dla mnie jaką informacją i co ja mogę z tym zrobić. I tu porozumienie bez przemocy i uważność może przyjść po prostu z pomocą w rozwijaniu tej świadomości, o której mówisz. Tak, także zanim pojawią się w moim umyśle różnego rodzaju oceny, komentarze na temat, co się dzieje z dziećmi albo co się dzieje w sytuacji, to ja mam świadomość tego, co ja przeżywam, czyli zauważam różnego rodzaju sygnały w ciele, które mówią mi o tym, że jestem zestresowana, że czuję na przykład gniew albo lęk, albo zaczynam się mocno frustrować. I już widząc to, co się ze mną dzieje, mogę zastosować jakąś praktykę uważności, która to napięcie w ciele nieco rozluźni. Mm-hmm. Czyli na przykład mogę wziąć głębszy oddech, zrobić parę kroków po sali takich świadomych, które wypuszczą jakoś napięcie z mojego ciała i dopiero wtedy, kiedy poczuję, że jestem w lepszym kontakcie ze sobą, że mam lepszy dostęp do moich emocji i do mojego, przede wszystkim do moich struktur poznawczych w moim mózgu, że ja zaczynam myśleć nie ocenami, tylko zaczynam myśleć obserwacjami, to wtedy dopiero mogę otworzyć usta i powiedzieć coś do dziecka. To jest taki... Na początku to faktycznie może się wydawać trudne, natomiast to jest wszystko do wyćwiczenia. Właśnie po to są praktyki uważności, które wpływają na nasz mózg, które powodują to, że mamy lepszy dostęp do siebie i mamy więcej umiejętności w tym, aby redukować nasz poziom napięcia na bieżąco, bo to nie mówimy tutaj o takiej sytuacji, która się zdarza, nie wiem, raz na dwa tygodnie, tylko mówimy o takiej sytuacji, która się zdarza chwila po chwili. Te bodźce stresujące zdarzają się przecież bardzo często. Więc to jest takie ciągłe monitorowanie tego, co się ze mną dzieje. Taka obecność, ciągłe sprawdzanie. Jeżeli czuję, że jestem napięta, coś zrobię takiego, albo wyjdę na przerwę, wyciszę się po to, żeby móc z nową energią i z taką większą jasnością wrócić do pracy. I też praktyka uważności też wspiera naszą jakość naszej komunikacji, prawda? Bo kiedy jesteśmy tacy bardziej uważni na to, co mówimy, jak słuchamy, czy wtedy, kiedy słuchamy wypowiedzi ucznia, już przygotowujemy sobie w głowie, co na to odpowiemy, to może nie sprzyjać takiemu budowaniu relacji z uczniami, jakiego byśmy chcieli, a poprzez praktykowanie uważności, w ogóle jakieś takie postanowienie, że ja chcę być uważna na to, mogę bardziej zauważać i mogę być bardziej w kontakcie z drugim człowiekiem. Prawda? Tak. Tak, zdecydowanie, że jakby mogę otworzyć się na to, co słyszę. Tak w pełni się otworzyć. Nie zrezygnować właśnie z jakiejś takiej mojej nawykowej tendencji do tego, że oceniam, że komentuję, tylko poświęcam moją uwagę, żeby zrozumieć dokładnie cały przekaz, który kieruje do mnie mój uczeń. Czyli nie skupiam się na tych słowach. Tak. Uważność może mi pomóc nie skupiać się na tym, co uczeń mówi w jakich słowach, tylko bardziej na tym, co tak naprawdę chciałby wyrazić przez to, co mówi. Tak, z jednej strony, ale też
mam dostęp do tego, co, jak ja to przeżywam. Mhm. Jak ja przeżywam te słowa, które kieruje do mnie mój uczeń. I mogę nienawykowo odpowiadać, tak, że to nie jest ważne teraz, tak, co ty chcesz, tak, idziemy z planem, zgodnie z planem i jakby siadaj. Tylko mogę bardziej zobaczyć tak, że ja jednak martwię się tak o to, że nie zdążymy z czymś, co sobie zaplanowaliśmy i odpowiedzieć bardziej tak świadomie i poprzez to świadome odpowiadanie budować po prostu relacje oparte na szacunku, na zaufaniu i taką klasę, w której wszyscy będziemy się dobrze czuli. Tak. Taka świadomość po prostu takiej współzależności, że to, co ja robię, to też przekłada się na to, jak inni się czują i co oni robią. Mhm. Że mamy realny wpływ właśnie poprzez nasze emocje, poprzez taką mowę ciała, która jest często niezależna od naszej woli, tak? Bo przecież stres wywołuje w nas automatyczne reakcje. Poprzez świadome zauważanie właśnie tych momentów napięcia i poprzez świadome ich redukowanie, rozluźnianie naszego ciała możemy budować właśnie takie miejsce, które będzie służyło bezpieczeństwu, zaufaniu, takiemu dobremu samopoczuciu. Czyli z jednej strony nauczyciel jako ktoś, który ma kontakt ze sobą, ze swoimi wewnętrznymi przeżyciami i jest jakby świadomy tego, jak to, co się dzieje na zewnątrz, wpływa na niego. I jednocześnie taka też świadomość tego, jakie wartości chce wnosić do klasy, do grupy, do szkoły, czym się chce kierować i świadomość tej intencji, czy ta uważność taka też na zewnątrz, tak? Czy to, co ja robię, jest zgodne z tą moją intencją, którą sobie założyłem jako nauczyciel, że chcę budować klasę opartą na szacunku i współpracy. I teraz, czy to, co robię, przybliża mnie do tego celu? Czy jeśli mówię, że teraz ja tutaj zarządzam i nie macie tutaj możliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji, to czy to jest rzeczywiście zgodne z moim marzeniem? Tak, czy to jest po prostu jakaś reakcja na trudną sytuację. Ja w ten sposób po prostu wyrażam, nie wiem, mój gniew, jakiś sprzeciw, niezadowolenie, tak? Że to też jest o takim zobaczeniu w innym świetle moich jakichś nawykowych, rutynowych zachowań. Co się pod tym skrywa? Zdecydowaniu, tak? Czy ja chcę swoją frustrację wyrażać w ten sposób, czy ja może mam jakieś inne narzędzia i dzięki Bogu mamy porozumienie bez przemocy i możemy swoją frustrację wyrażać w taki konstruktywny sposób, który będzie łatwiejszy do przyjęcia przez odbiorców, przez uczniów, tak? Ale mamy też narzędzia pod postacią uważności, które pomogą nam zadecydować, czy ja w ogóle chcę wyrażać teraz w tym momencie tą frustrację, nie? Tak. To jakby uważność też jest, wydaje mi się, takim sposobem do zobaczenia tego, że zarówno my, dorośli, jak i dzieci, wszyscy mierzymy się ze stresem i napięciem, że to jest po prostu bardzo ważna część naszego życia, że codziennie mamy takie momenty, kiedy jest nam trudno, kiedy jesteśmy w jakimś takim chaosie emocjonalnym, kiedy jesteśmy pogubieni, kiedy w zasadzie nie wiemy, gdzie jest nasza uwaga i kompletnie nie mamy pomysłu na to, jak ją sprowadzić z powrotem i zacząć słuchać i być w kontakcie albo w jakimś zadaniu, które kontynuujemy, że mamy pewne ograniczenia i dzięki praktykom uważności możemy radzić sobie z tymi ograniczeniami. Te sygnały to są po prostu informacje o tym, że nasz system nerwowy jest przeciążony i że potrzebujemy chwili zatrzymania i takiego napełnienia naszej baterii. Nauczyciel z pełnymi bateriami to większa szansa, że nasi uczniowie też będą mogli przy nas napełniać swoje baterie i będziemy wszyscy mogli tworzyć takie relacje, w których będziemy się po prostu dobrze czuć. A jak się dobrze czujemy w relacjach, to też to uczenie się jest takie bardziej satysfakcjonujące. Tak, zdecydowanie, bo już sama budowa naszego mózgu pokazuje, jakby wpływa na to, że przyswajamy informacje, które mają pozytywne, takie przyjemne zabarwienie emocjonalne. Łatwiej pamiętamy te treści, które nam się po prostu przyjemnie kojarzą. Więc warto budować właśnie taką atmosferę w klasie, która będzie sprzyjała doświadczaniu dobrostanu i dobrego samopoczucia.
I zapraszamy Was do tego, do zapraszania tej przyjemności i radości z uczenia się.